Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, raz, dwa, trzy. Siemanko, drodzy widzowie, witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Operator CNC 2.0. Dzisiaj mamy odcinek z gościem specjalnym, czyli z Tomkiem. Siemanko, Tomek. Siemanko, cześć. Oczywiście nasz partner biznesowy, firma Szung, która jest z nami od samego początku, więc tutaj oboje się wspieramy, zarówno jak i w jedną, jak i w drugą stronę. Wspierają nas w imadłach, wszelkiego typu mocowaniach, a dzisiaj mamy temat dosyć ciekawy, czyli rozmawiamy o systemie Zero Point, czyli Vero S, dobrze mówię? Dokładnie. Porozmawiamy sobie o faktach, o mitach, czy warto zainwestować w taki sprzęt, jak to wpływa na szybkość w mocowaniach detali, w przezbrajaniu danej maszyny, o nowych trendach, procesie obróbki skrawaniem. Powiemy, czy ten system staje się coraz modniejszy lub nie. Jak to wygląda na maszynie? Oczywiście puścimy tak zwanego wiórka. Zobaczycie sobie, jak można szybko przede wszystkim mocować ten system na maszynie, która jest za nami. Dzisiaj użyjemy do tego hasa VF2. Jest dzisiaj godzina 14, więc tak naprawdę może być trochę głośno, bo pracujemy pełną parą i nagrywamy ten film, ale myślę, że coś fajnego z tego wyjdzie. Co mogę jeszcze dodać, zanim oddam głos Tomkowi, który nas tutaj pewnie troszeczkę zagada. Z mojej strony nie używałem nigdy tego systemu, zawsze chciałem. Wiem, że jest to jakiś pewien koszt, ale myślę, że po tym filmie również razem z wami, drodzy widzowie, zrozumiemy trochę bardziej zasadę działania tego systemu, jak i również myślę, że przekonamy się do tego. Widziałem, że na grupie CNC 2.0 powstała taki dialog, takie pytanie odnośnie tego, gdzie to kupić, jak to działa i tak dalej, więc postanowiłem tutaj zgadać się z chłopakami Szunka, z Tomkiem, z Przemkiem, Przemek, którego nie widać, jest z drugiej strony kamery, którego serdecznie pozdrawiamy i myślę, że temat tutaj wyczerpiemy. Tomek, myślę, że moje słowo wstępu tutaj wystarczy, przekazuję głos Tobie. Dziękuję bardzo, na pewno bardzo mnie cieszy, że od początku nazwałeś ten produkt systemem, a nie po prostu punktem ozerowym, ponieważ oczywiście jest to po części to prawda, że opiera się to na dokładnym dobazowaniu. Nie nazywamy tego stricte tylko tym produktem, który dzisiaj zobaczycie, ponieważ na bazie tego produktu powstało wiele systemów, zaczynając oczywiście od tego, gdzie 20 lat temu mniej więcej to powstało, czyli do szybkiego przezbrajania do frezarek. Czasem rozwinęliśmy to również o rozwiązania do automatyki, dzisiaj przezbrajamy tym roboty, tworzymy na bazie tego paletyzację, tworzymy na tym również direct clamping, co dzisiaj pokażemy wam w takiej najprostszej formie. Czyli może, Kasper, zaczniemy od tego, co dzisiaj puścimy biura i przejdziemy do omówienia do systemu. Dobra, okej. Okay. Tak? No to chyba było tyle słowem wstępu. Czy jeszcze coś dodać? No to myślę, że powiemy sobie, co dzisiaj zrobimy, a potem omówię chwilowo ten system, żeby pokazać, na czym to polega. To, co dzisiaj zrobimy, to wykonamy szybkie doprzezbrojenie. Normalnie zrobilibyśmy z dwóch przyrządów, ale z racji tego, że mamy taki detal, gdzie technologicznie możemy sobie pozwolić na dodanie otworów do dodatkowych gwintowanych i gniazda pod piny, zamocujemy bezpośrednio detal w tym systemie, a potem przezbroimy go na imadło. Każde fajne jest to, że decydując się na system typu Vero S, czyli system punktu zerowego Szunka, macie tak naprawdę od razu gamę standardowych produktów przygotowanych pod ten system, ponieważ nasze imadła standardowe, czy te duże, czy te małe, tutaj to pokazuję, na ten jeden pin, mają już w standardzie katalogowo przygotowane otwory pod piny, przez co możemy się bardzo szybko przezbrać. Ale o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? W momencie, kiedy nasza branża się rozwija, dopracowaliśmy sobie czasówki, jeśli chodzi o narzędzia, o strategię obróbki, mamy coraz szybsze, coraz sztywniejsze maszyny, dochodzimy do pewnego momentu, w którym nie jesteśmy w stanie nic więcej zmienić. Okej, możemy poprzez wprowadzenie nowego narzędzia, może zmianę strategii, jakoś tą czasówkę przyspieszyć, ale mimo wszystko jesteśmy w dalszym ograniczeniu. Tak, zdecydowanie. Dokładnie. No i teraz dochodzimy do takiego momentu, kiedy po latach w końcu branża mocowań, która była bardzo mocno bagatelizowana, wdziera się, co coraz bardziej pokazuje pazura i w tym momencie, kiedy już stoimy przy tym wąskim gardle, dochodzimy do ściany, jest czas na mocowanie. I właśnie Vero S jest takim systemem, który w najprostszy sposób, montując system na maszynie, montując dwa piny czy jeden pin w przyrząd, pozwala nam na szybkie przyzwolenie przyrządów czy też o detali z dopadłością do 5 mikronów. Gwarantowany. Mhm. System jest bardzo prosty i bardzo ważna rzecz, jeżeli kiedykolwiek zastanawiacie się, dlaczego wybrać chociażby Vero S, a nie inne do produktu, do konkurentów, to jest kilka ważnych kwestii. Vero S powstał 20
20 lat temu. Obecnie mamy na rynku trzecią wersję. Pierwsza wersja była ze zwykłej stali nawęglanej. Pojawiały się pewne problemy z rdzą. No bo wiadomo, to wszystko musi pływać w chłodziwie. Chłodziwo jest różnej jakości. Wy macie akurat bardzo dobre do chłodziwa. Tutaj u was problemów nie ma. Natomiast w normalnych sytuacjach to stężenie może spowodować szybsze rdzewienie przyrządu. Więc wprowadziliśmy jakieś 15 lat temu wersję numer 2, która była już z nierdzewki. Od tamtego czasu praktycznie reklamacje się skończyły. Od 15 lat produkt hula na rynku. Trzecia wersja powstała stricte pod automatyzację, żeby mieć dodatkowe sygnały, zamknięcie, otwarta. Interesuje nas jeden produkt, który będzie do wielu branż. Żeby nie robić testu do produktów, żeby klient miał mętli w głowie. Czyli jeżeli dzisiaj kupicie do maszyny zwykły przyrząd do WRS-a i byście chcieli się zautomatyzować, to już jesteście na to gotowi. No i tak naprawdę system składa się z modułów. Tu w tle zapraszam na YouTube'a oczywiście, gdzie znajdziecie nasze to filmiki. Jeszcze leci chyba. Gdzie tam w kółko powinien lecieć, jak ten system wygląda. System składa się z modułów. Modułów, które są normalnie do zamknięte, czyli zamykane są sprężynami do środku. Jest to system samohamowy, więc te sprężyny one generują tylko i wyłącznie zamknięcie dwóch bolców opierających się tutaj na tej powierzchni pinu. To znaczy, że jeśli ja bym to wszystko wyjął, wsadził pin ręką i te bolce dwa, ten system zamknął po prostu palcami, to i tak bym pinu nie wyjął. To jest taki patent, że po prostu to się zapiera tutaj pod specjalnym kątem i nie wyjmiemy. Co daje nam bezpieczeństwo? Co jest najsłabszym ogniwem tego typu systemu? Te systemy powstały po to, żeby zastąpić na stole śruby, lasze i tak dalej. Żebyśmy bardzo szybko mogli się przebrać bez konieczności bazowania. Stąd ta dokładność o 5 mikronów wynikająca z pozycjonowania na krótkim stożku, który mamy tutaj i tutaj bazowanie. Tutaj celowo dwie powierzchnie są uwolnione, żeby naprężenia podczas obróbki, żebyśmy mogli sobie to kompensować. Więc wracając do tematu, system jest normalnie zamknięty, żeby go otworzyć potrzebujemy około 6 bar. I to jest tylko jedyna ingerencja, kiedy my potrzebujemy medium, w tym wypadku do powietrza. Podpinamy, system się otwiera, wkładamy system, odpinamy to powietrze, w tym momencie wszystko się zamyka, generując siłę 8 kN, ale to nie jest siła do zacisku, ponieważ jak powiedziałem, system jest self-locking, sam się zamyka, nie jesteśmy w stanie pinu wyciągnąć. Ten pull-down force, on jest bardzo istotny w momencie, kiedy obrabiamy na przykład na jednym module, dwóch modułach, czterech modułach bardzo wysokie detale, kiedy powierzchnia styku z przyrządem jest bardzo mała versus wysokość detalu. Wtedy pull-down force jest istotny. Dlatego mamy też w każdym moduł, każda stacja ma opcję zwiększenia tej siły pull-down force z 8 kN do 28 na moduł. Oczywiście. Co najważniejsze, nierdzewka, dzięki czemu, że jest to system szczelny, brak konieczności specjalnych serwisów. Decydując się na tego typu system, bardzo mocno patrzcie w manual. W katalogu każdy pisze różne rzeczy, natomiast po przejrzeniu manualu okazuje się, że różni producenci mówią. Specjalne warunki przechowywania, specjalne warunki konserwowania tego specjalnym płynem. Bardzo często jest zakaz, większość producentów konkurencyjnych dla nas zakazuje prężonym powietrzem czyścić środek modułu, co dla nas jest jakby podstawą. No. A czym mamy to oczyścić? No odkurzacz do wiórów montować, bo bez sensu. No. Założenie jest, żeby był to system modułowy, żebyśmy mogli go wykorzystać na trzeciej, czwartej, piątej osi, również na tokarce i żebyśmy w bardzo prosty sposób mogli przejść na przykład z maszyny na maszynę. Mamy takie sytuacje, to też jest kolejne zastosowanie tego systemu, kiedy obrabiacie coś na maszynie trzyosiowej i idziecie na maszynę pomiarową z detalem. Normalnie... Ja właśnie chciałem to powiedzieć. No i bardzo fajnie, bo normalnie musielibyście ten detal odkręcić, iść na maszynę, zbazować go tam, zmierzyć i ponownie wrócić na maszynę i zbazować. W tym momencie możecie tak naprawdę, wiadomo, z małym imadem jest łatwo, z tym cięższym będzie trochę gorzej, ale mimo wszystko możecie wziąć imadło, pójść na CMM-kę, gdzie będzie dokładnie ten sam system, założyć dokładność do 5 mikronów, pomierzyć detal i wrócić na maszynę i po prostu go wpiąć. I that's all. Okej, Tomek, myślę, że moglibyśmy tutaj jeszcze gadać i gadać, szczególnie swoją aparycją i umiejętnością takiego mówienia. Moglibyśmy tu siedzieć godzinami, ale ja jeszcze chciałem właśnie dodać dwie rzeczy odnośnie tej pomiarówki. To już mnie wyprzedziłeś, co mnie w sumie nie dziwi, że właśnie można sobie detal wyciągnąć, pyk, na ten sam system WROS, na pomiarówkę, tak naprawdę włożyć, nie tracąc żadnej bazy tak naprawdę. No to jest ta sama baza, jak zarówno na maszynie pomiarowej i na maszynie, która obrabia na frezarce czy na tokarce. Cały czas mamy to samo, nie musimy czujnikiem się bawić, ustawiać sondą, bo tak naprawdę każde przezbrojenie to już jest jakaś pomyłka. Czy to będzie setka, czy dwie, jakkolwiek inna pomyłka, no jest już jakiś to błąd. A tutaj w tym momencie mamy to samo mocowanie tu i tu i tak naprawdę błąd jest wyeliminowany. A druga rzecz jest taka, że ja zauważyłem, ten system WROS Szunka jest coraz bardziej popularny. Z tego względu, że my też, zresztą wiecie o tym widzowie bardzo dobrze, mówiłem o tym wielokrotnie, dużo
produkujemy przyrządów spawalniczych. Może akurat w tym momencie przez wojnę nie, ale wcześniej bardzo dużo ich robiliśmy i mnóstwo robiliśmy właśnie płyt pod te piny, które tutaj widzicie na załączonym obrazku. Mnóstwo przyrządów już ma te piny i to jest to, o czym mówimy, czyli maszyna ma przeznaczone jakieś 10 przyrządów, powiedzmy, że poniedziałek lecą to, wtorek tamto, środa tamto. Oni sobie tylko zmieniają przyrząd, pyką, lecą z tematem i tak naprawdę zapierdzielają i robią pieniądze i to jest fajne. Tak naprawdę dużo można by było mówić o wadach. Myślę, że zalety jakieś też się, przepraszam, o zaletach. Myślę, że wady też się jakieś znajdą, o których myślę, że powiemy. I postaramy się przekonać wszystkich niezdecydowanych, którzy myślą nad sprzętem z innych firm i tak dalej. Jak wiecie, my jesteśmy ludźmi uczciwymi, nie wciskamy jakiegoś kitu. To nie jest też tak, że Szum przyjechał i ma zamiar tutaj na naszym kanale coś sprzedawać lub wciskać ludziom jakiś kit. Wiecie, widzowie, że stawiamy na rzetelność przede wszystkim i postaramy się wam to w jasny i prosty sposób wyjaśnić, dlaczego akurat Szum jest tutaj liderem wśród tego typu systemie mocowań. Tomek, jeszcze coś chciałeś dodać? Czy przejdziemy na maszynę? Ja myślę, że jeszcze ostatnie dwa mity, bo to jest dość istotne. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co tak wiele, chcę obalić dwa mity, a w zasadzie jeden mit i jedno pokazać jedno to zastosowanie, które obecnie wygrywa ze wszystkim. Punkt pierwszy to ten mit. Wielu klientów, patrząc na ten system, myśli, ale ja nie mam serii. No właśnie, bardzo dobrze. Optymalizacja czasów przezbrojeń na serii, procesów na seriach jest mega do prosta. Mamy przyrząd, rządy dwa. Jeden kładziemy na stole, drugi jest na maszynie, w tym momencie się obrabia. Przezbrajamy maszynę poza stołem, za pośrednictwem robota, człowieka, nieważne. W momencie, kiedy drzwi się otwierają, zamieniamy przyrządy, zamykamy drzwi, start. W seriach jest to bardzo do prosta. Natomiast ten system pazura pokazuje wtedy, kiedy właśnie mamy jednostkową produkcję, kiedy bardzo szybko musimy się przezbrajać na przykład simadła na uchwyt, z detalu takiego na inny, czy na przykład na magnes, bo oczywiście magnes również można na WRS-ie. Stół pociśniowy jak najbardziej można założyć na WRS-ie. Chcemy mieć simadło pneumatyczne, nie mamy mediów w stole. Ten system również ma opcję, żeby zrobić przepusty bezpośrednio albo z kiści robota, albo bezpośrednio za pośrednictwem do tego systemu, podłączając media tylko do tego systemu, przepuścić powietrze do tego przyrządu, który jest na górę. Jeśli macie takie problemy, czy też zastanawiacie się nad tym systemem i słyszycie takie obawy, to dajcie nam znak, my z chęcią do was przyjedziemy, pokażemy wam to na żywo. A ja powiem jeszcze o ostatniej do rzeczy, wiem, że nie chcę was tu zagadać, natomiast jedna fajna rzecz, która wyszła w tym roku. Przez wiele lat, i potraktuję to jako case study, wiele lat na rynku pojawiały się maszyny horyzontalne, cztery osie, kolumna z wymiennikiem opady, różnego typu do producentów. I teraz przez wiele lat na rynku pojawiło się wiele tak naprawdę opinii na ten temat i stereotypów, że jeśli maszyna czteroosiowa, to tylko tam, gdzie mam serię. Jeśli kupuję kolumnę, to robię ją pod 1-2 detale i wtedy muszę mieć kolumn 12, 13, 14 na regale, co nam stwarza ogrom miejsca. I dzięki temu systemowi my również obalamy ten mit, bo ten trend, który pojawia się teraz, to jest właśnie wychodzenie z ilości kolumn na rzecz integracji w stare kolumny, bądź kupienie nowej kolumny już zintegrowanymi modułami WROS i wymiany samych płyt z przyrządami bądź imadeł. Dzięki czemu nie musimy mieć 18 kolumn, bo możemy mieć załóżmy 4 i tylko te przyrządy, które po prostu będziemy sobie zmieniać, przez co maszyna czteroosiowa, która ma sporo zalet, chociażby możliwość obracania do tej kolumny, ma sporo zalet, staje się również uniwersalna, tak samo czwarte osie. Mamy kołyskę. Teraz przykręcajmy za każdym razem rozwiązanie do kołyski. Po co? Załóżmy tam WROS. I takich aplikacji mamy dziesiątki. Jeśli chcielibyście zobaczyć takie aplikacje na waszych maszynach, nieważne jaki producent, chcielibyście ten system przetestować, zapraszamy jak najbardziej, pokażemy wam te aplikacje, które zrealizowaliśmy w Polsce, na świecie, damy wam to przetestować, bo jesteśmy trochę po to, żeby te mity obalać również tutaj. Dokładnie. Przed przejściem do obróbki może to krótkim słowem wstępu można powiedzieć, nie? Okej, dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi już naprawdę o ten wstęp. Przejdźmy do maszyny, bo tam myślę, że jest nasz gwóźdź programu, który już jest zamocowany i czeka na nas, aż skończymy gadać. Także zapraszamy do oglądania odcinka. Pozdro. Okej, jestem z Tomkiem przy maszynie, więc oddaję Tomek głos tobie i chciałbym wiedzieć jak najwięcej informacji o tym systemie. Okej, zgodnie z tym, co mówiłem, system składa się z modułów. To jest o moduł. Moduł NSE3, czyli trzecia wersja do systemu 138, co oznacza średnicę zewnętrzną. Jest to moduł w 100% wykonany z nierdzewki. Jest to moduł i ogólnie stacja dwumodułowa, normalnie do zamknięta. To znaczy, żeby włożyć coś do środka, muszę otworzyć system. W tym momencie te dwa elementy, które odpowiadają za trzymanie pinu i które tam na dole właśnie mają tą powierzchnię, która nam generuje ten self-locking,
są zamknięte. Żeby otworzyć, potrzebuje podpiąć powietrze. Około 6 bar, czyli dokładnie tyle, ile macie przy pistolecie. Odpinacie sobie na szybko złączówku pistolet. Otwieracie system, w tym momencie wkładacie jakiś przyrząd. Ja w tym momencie włożę detal, który sobie założyliśmy, żeby wam pokazać, że nie tylko mocowanie przyrządów, ale właśnie również mocowanie detali. Jeśli technologicznie możecie sobie pozwolić na dodanie otworów w detalu i potem w kolejnych operacjach ich skasowanie, czy też w przypadku form, na przykład pozostawienie do momentu, kiedy forma wracałaby z regeneracji w systemie trochę wyższym, ale również w WRS-ie, możecie je zostawić. Natomiast w tym wypadku my je potem będziemy kasować, ale tego to już nie będziemy pokazać. Więc wkładamy przyrząd i musimy się z tym pierdzielić. Co to znaczy? Najeżdżając, ten system jest tak skonstruowany, że nawet najeżdżając ciężkimi do detalami z góry, no system się pozycjonuje. I w tym momencie jedyne, co musimy zrobić, to odłączyć opowietrze i w tym momencie system jest zamknięty i gotowy do obróbki. I on już jest nie do ruszenia. Dokładnie. I teraz wiecie, co jest najlepsze? Zobaczcie, ile to trwało. Gdybym ja dzisiaj miał zamocować tu jedno imado i przezbroić z jednym detalem, załóżmy, nie wiem, gabaryty 100x100 i przezbroić się na drugie imado z gabarytami 50x50, to musiałbym albo odkręcać imado i mocować tam detal, albo w przypadku, kiedy mówimy na przykład o przezbrojeniu uchwytu trójszczękowego na imado, musiałbym odkręcać jedno, kłaść drugie, oczywiście, no chyba, że mamy mniej miejsca na maszynie, ale ogólnie czasy przezbroje. To jest idealny system do optymalizacji czasów przezbrojeń, wyprezowaniu, w toczeniu również, ale głównie do wyprezowaniu na maszynach 3, 4, 5 osiowych. No i tak naprawdę tyle. W tym momencie zaczynamy obróbkę. Widzimy się za chwilę, kiedy detal zostanie obrobiony i zmienimy sobie to na imadło.
Okej, drodzy widzowie, jesteśmy już po obróbce. Jak mogliście zauważyć, jechaliśmy troszeczkę szybciej niż normalnie. Jeżeli chodzi o parametry obróbki i narzędzie, którym tutaj jechaliśmy, to mamy narzędzie z takiej, no można powiedzieć, ekonomicznej serii Gehring. Jak mogliście zauważyć, jechaliśmy po 15 mm, jeżeli chodzi o głębokość w zecie, czyli AP. Jeżeli chodzi o szerokość frezowania, czyli AE, mieliśmy tutaj 4 mm. Posuw, no to mamy tutaj dyszkę na ząb, na jedno ostrze. Co daje nam posuw minutowy? Koło 1300. Dobrze mówię? Dobrze mówię, 1300 dokładnie. No i VC 100. Także jak mogliście zauważyć, Fredzik sobie fajnie z tym poradził. Jeszcze taka ciekawostka, Fredzik już był ostrzony, więc daliśmy mu drugie życie. Naprawdę poradził sobie z tym bardzo dobrze. Ja ogólnie nie zauważyłem różnicy między imadłem a Vero S-em. No może delikatnie na środku między Vero S-ami czuć było, że to nie jest tak sztywne. No ale z drugiej strony generalnie dzisiaj pokazujemy tylko możliwości, a nie taką jakby sztandarową zasadę frezowania takich detali. Więc tyle z mojej strony. Przekazuję mikrofon Tomkowi. I tak jak Kasper wspomniał, to nie jest idealna aplikacja dla tego detalu, natomiast zależało nam na tym, żeby pokazać Wam, że tego typu system w szunku to nie tylko mocowanie imadeł, przyrządów, magnesów, to również mocowanie bezpośrednio detali. Może ten detal nie jest do tego idealny, ale dla pokazania myślę, że wystarczy. I teraz następuje moment przedbrania o maszynę. Gdybyśmy trochę szybciej to robili, to otworzylibyśmy drzwi. Po prostu podpinamy do powietrza, system się otwiera, wyjmujemy do detal, odkładamy go gdzieś i bierzemy kolejny przyrząd. W tym wypadku mogłoby to być imadło już załadowanym innym detalem. Po prostu je wkładamy, odpinamy i that's all. Mamy załatwiony temat z pozycjowaniem do 5 mikronów i w tym momencie mógł być założony inny dodetal. Te systemy można łączyć, postawić je obok siebie, rozsuwać dwa imadła obok siebie, stół magnetyczny. Możliwości mamy naprawdę wiele. Siemanko, ponownie widzowie, co tu dużo mówić. Mi się system bardzo podoba. Widzę dużo zastosowań w DWJ-cie i to nie jest tak, że słodzę tutaj firmie Schunk, to zaraz się przekonacie, bo napisałem sobie kilka pytań, w których mam nadzieję tutaj Tomka przyciśniemy do ściany, jeżeli chodzi o Vero S-a. Prosiłbym Cię Tomek o podsumowanie w kilku zdaniach. Myślę, że celem dzisiejszego spotkania było pokazanie bardzo skromne, takie szybkie, że Vero S to nie tylko system do mocowania przyrządów czy towań, to również system do tak zwanego direct clampingu. Może te moduły, które tutaj są, to jest tylko jedna wersja. Mamy tego naprawdę sporo, łącznie z takimi modułami do podwyższania sobie do detali, żebyśmy z każdej strony mogli podejść na przykład przemyśle do formierskim czy korpuszy maszyn, tego typu rzeczy. Pokazaliśmy Wam prosty detal, zasadę tego, jak to się montuje, porozmawialiśmy sobie chwilę o tym. Ten moduł działa bardzo skromnie, więc jeśli mielibyście jakieś pytania, to piszcie oczywiście na kanale Katra. My wszystko sobie to potem omówimy i postaramy się w odpowiedziach również tutaj Wam jakiegoś wyjaśnienia udzielić. No i nie wiem, no czekam na strzała, no bo widziałem tak trochę, patrzyłeś z niepewnością. Się. To zaczynamy. Ja się chciałem pozdrowić moją żonę, która właśnie z roboty wychodzi, więc pozdrawiamy Adzie. No dobra, nasuwa mi się takie pytanie, jak już tak fajnie się montuje te detale na tym Vero S-ie, jak pozycjonować detal poza maszyną? To fajne pytanie. Na pewno nie każdy detal do tego się nadaje, natomiast klienci radzą sobie z tym różnie. Generalnie oczywiście w imadle, w każdym, czekaj, to wezmę sobie to malutkie, bo jest to najlżejsze, w każdym naszym imadle i w innych również znajdują się dodatkowe otwory w szczękach, gdzie możemy sobie montować różnego rodzaju zderzaki, rządy, które nam to pozycjonowanie ułatwią. Jeśli natomiast mamy sytuację, w której mocujemy detale w zupełnie innym kształcie, nierównomierne, gdzie wymagają jednak z tego wstępnego bazowania, klienci decydują się na ten system, robią sobie swoją taką stację presettingową, opartą również na Vero S-ie. Polega to na tym, że mamy na stole maszyny, mamy Vero S-a, dwa moduły, czy też ile modułów mamy na maszynie, odpowiednik tego mamy poza maszyną, montujemy sobie tam detal, wymierzając to wszystko na stacji presettingowej bezpośrednio na Vero S-ach i na tym rządzie, który zaraz włożymy w miejsce tego, który się obecnie obrabia, no i po zamocowaniu w tej presettingowej stacji po prostu go wymieniamy. Nie są to tematy łatwe, natomiast pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach my walczymy o to, żeby mieć niższe koszty, żeby ten człowiek troszkę mniejszą pracę miał do wykonania, mimo tego stacja presettingowa wymaga pewnych umiejętności, ale to wszystko zależy od detalu. Jeśli mamy detale proste, to jest tak naprawdę system, który w bardzo prosty sposób, mimo czasami stacji presettingowej, pozwoli nam na zdolenie się i tak lokalnie mówiąc na
ograniczenie czasu otwartych drzwi w maszynie. Dobra. Dobra, ale no gdzie tu jest jakby przewaga tego Wear OS-a? Na przykład jak widzieliście na załączonym filmie, było tak, że żeby wyciągnąć nasz przyrząd, musimy podłączyć powietrze, wyciągnąć jeden przyrząd, który był w maszynie, włożyć powiedzmy i madło, czy tam jakikolwiek inny, czy magnes, czy uchwyt, czy cokolwiek, zakładamy, no i odciągamy dopływ ciśnienia. No ale z drugiej strony może ktoś powiedzieć, że okej, okay, mi wystarczy tylko odkręcić madło, włożyć nową kostkę, przykręcić i mam podobny czas. To prawda, jeśli mamy obróbkę seryjną, czy też no, mamy takie detale, gdzie są podobnych kształtów, to faktycznie przezbrojenie z kostki na kostkę, tylko większą, to nie ma sensu. Moim osobistym zdaniem jeszcze wszystko zależy od serii, od tego, ile tego mamy i od tego, ile czasu trwa obróbka jednego do detalu. No, od wielu rzeczy. Natomiast jeśli to jest prosty temat, kostki, jedna taka, druga taka, wszystko damy radę obsłużyć w imadle i to nie są jakieś mega ilości, to moim zdaniem nie, są jakieś perspektywy, które nam ten system da, ale nie na tyle to duże, żeby tak od razu się w to. Natomiast wszędzie tam, gdzie mamy, raz mamy detal taki, mamy detale, które wymagają na przykład od nas specjalnych szczęk w imadle, czy też uchwycie, czy właśnie przezbrojenie z magnesu na uchwyt, czy z imadła na coś innego, szczęki, tak? To wszystko robimy poza maszyną. Ten system daje nam możliwość również, w momencie, kiedy mamy na przykład trzyosiową maszynę, chcemy dołożyć sobie czwartą oś, którą ty również masz, ale to jest na przykład jedna maszyna i nie zawsze tej czwartej osi potrzebujemy na co dzień. No to dlaczego nie założyć jej na Wear OS-ie? Odbije piłeczkę dalej, mamy tokarkę, mamy podtrzymkę i rzadko kto kupuje dzisiaj, choć mamy klientów, którzy tak robią, kupuje na przykład tokarkę z podtrzymką, bo masz tylko takie detale, które tej podtrzymki wymagają. No jest kilku takich klientów, ale większość jest taka, że ona z chęcią tą podtrzymkę by chciała mieć, bo dałoby to możliwość im używania, omrabiania, no troszkę innych on detali, ale na stałe jej nie zamontuje. Więc montujemy ją na Wear OS-ie. Czyli czwarta oś RSM daje nam uniwersalność, w każdej chwili możemy go ściągnąć. Na tokarce możemy tą podtrzymkę zdejmować, więc tu jest ta przewaga. Dobra. Bardzo szybko się przyzbrajamy. Myślę, że wyczerpująco dałeś mi odpowiedź na pytanie. Tylko tak potrafię, sorry. Co tutaj mamy dalej? Żeby, jak mówię, nie było za słodko. Dobra. Co w momencie, gdy używamy Wear OS-a, są w nim wióry? No i jak serwisować przede wszystkim ten system? No i tutaj jest właśnie też między innymi w tym punkcie jest przewaga Szumka. System jest z nierdzeń. Wear OS jest systemem szczelnym, czyli my rekomendujemy, więc wręcz nie widzę innej opcji, żeby nie przedmuchiwać go powietrzem. Nawet jak w środku do modułu się zbiera wiór, przedmuchujemy go powietrzem. Nie ma z tym żadnego problemu? Nie ma. Jest to nierdzewka, jest szczelne, możemy lać chłodziwem. Dobra, a te piny, żeby ich nie używamy powiedzmy jakiś czas, to co? Wystarczy zakonserwować olejem i tyle? Znaczy, no powiem tak. Jeśli macie na przykład przyrządy, tak, rozwiniecie sobie produkcję i przyzbroicie się, że tego WRS-a macie na przyrządach i rzucacie na przykład imadło na podłogę, też takich klientów mamy, tak naprawdę, uwierzcie mi, nie ma sensu tego, nie musicie nic z tym robić, bo to jest nierdzewka, samo z siebie nic się z tym nie stanie. Okej, okay, jedyna rdza, jaka tu się pojawi, to ta, która się przyklei z biura, który będzie pod nim leżał i cię go pozyskować. Dobra, no i mam pytanie od Adriana, pozdrawiamy Adzia oczywiście. Pozdrawiamy. Subskrybujcie kanał Adrian Jankowski DWJ. No po co nam jest to potrzebne? No i tutaj muszę wrócić do tego, co powiedziałem na początku. Oczywiście nie chcemy tworzyć tutaj 6-godzinnego do webinaru temat, więc bardzo krótko. To, co powiedziałem, w tym momencie dochodzimy do pewnego momentu, w którym inwestując już w narzędzia, w maszyny, no dojdziemy do ściany i dalej już nie przejdziemy. Nie, to nie przeskoczymy. Dodatkowo rosnące koszta energii, rosnące koszta również związane z leasingami, z tym wszystkim powoduje to, że my musimy szukać oszczędności i ułatwiać naszym pracownikom pracę, więc to, że my mówimy o przezbrojeniu, o szybkim przezbrojeniu z systemu na system, to, że my optymalizujemy czasy przezbrojeń, te PZ-y, to wszystko, że te drzwi będą krótko otwarte, to jest tylko jeden z powodów, dla którego uważam, że w wielu przypadkach my to potrzebujemy i to właśnie tam mamy jednostkową produkcję, a nie tam, gdzie seria, to jest, mówię, to już dawno zostało to rozwiązane, bo musieli. Więc jeśli dzisiaj chcemy być konkurencyjni, musimy walczyć o każdy, o wszystkie procesy na produkcji, nie tylko o czasówkę. To też jest bardzo ważne, ponieważ same przezbrojenie czasami Wear OS-a przeniesienie na inną maszynę, czy też
możliwości, jakie ten system daje, też potrafią samą obróbkę skrócić. Mamy mniej operacji mocujących. Czasami się zastanawiamy, czy czwarta oś nie jest potrzebna. Tutaj bym musiał kombinować. Skracamy ten czas, ułatwiamy pracę operatorom, bo on nie musi za każdym razem się przejmować, tylko po prostu zakłada ten przyrząd, gdzie i tak na przyrząd są takie detale, które tylko na swoich przyrządach klient może mocować. I tak musi się pierdzielić z detalami. No tak. To po co jeszcze pierdzielić się z ustawieniem tego przyrządu na stole? Po prostu go zakładajmy. No i tu właśnie myślę, że też fajny przykład podaliśmy, bo no to jest zwykła kostka, to jest kostka pokazowa. Tylko pokazowa. Tak, no wiadomo, że tak detali się nie wykonuje, jakbyśmy chcieli robić taki dla klienta, no bo jeżeli powiedzmy tych otworów by nie mogło być, no to ile mamy tego na dodatku, żeby to odfrezować? No, totalnie bez sensu. Prawdę mówiąc, w normalnych okolicznościach nie ma sensu mocować tego detalu na wyrazie. Tak. To zrobiliśmy tylko po to, żeby trochę przełamać to, że nie tylko mocowania, również detale. I to jest jakby zrobione trochę na zachętę, żebyście się zainteresowali tym, że to, co my dzisiaj wam pokazaliśmy, to jest podstawa podstaw. My dlatego nazywamy to systemem, ponieważ na bazie tego powstało naprawdę od groma standardowych przyrządów, które możecie sobie przejść na naszej stronie. Może Kacper to podlinkuje. Gdzieś tu w tle na filmie, akurat w tym wypadku pokazujemy wam, jak wygląda to przezbrojenie. Natomiast wcześniej pokazaliśmy te modułowe przezbrojenie na różnych maszynach. To jest po prostu zachęta do tego, żeby się tym zainteresować. Czasami łamać pewien stereotyp, mówiąc o tym, że ja nie mam serii. To nie dla mnie. Po co mi to? No, z chęcią na testy wam to dostarczymy i pokażemy i damy wam spróbować, czy to jest dla was, czy nie, czy dobra, może coś przełamiemy, może uda się nam coś zoptymalizować. Myślę, że tutaj również pytanie jest, odpowiedź jest wyczerpująca. A co z większymi detalami? I chcemy na przykład zamiast 200, bo to jest 200 mm od jednego pina do drugiego, no nie wiem, 300 potrzebuję, bo akurat tyle potrzebuję, tak chcę. I bardzo fajne pytanie, ja cały czas sobie podkreślam, że to co my nazywamy to systemem, dlatego że to co widzieliście na maszynie podczas obróbki, to jest tylko i wyłącznie jedna ze standardowych stacji, która ma rozstaw 200 ze względu na tym, że w naszych większych imadach jest rozstaw 200. To jest standardowy produkt, natomiast ten system WRS to nie są tak naprawdę te stacje, to są te moduły, które możecie sobie kupić osobno, indywidualnie. Mamy je w rozmiarach FI49, wtedy te piny są trochę mniejsze, FI90, wtedy też piny są mniejsze od tego, co widzieliście, i FI138, to jest to, co tu widzieliście. I teraz w zależności od tych średnic, od tego, co wy potrzebujecie, możecie sobie kupić sami jeden moduł albo więcej modułów i sobie sami zrobić rozstawy, tworząc płytę bazową, montując to na piramidzie, na kołysce, na kolumnie, sami możecie tworzyć swoje przyrządy pod wasze potrzeby, kupując po prostu same moduły. A to, że mamy w ofercie stację, to jest po to, żeby trochę wyjść naprzeciw klientowi i zesprzęglić to z ofertą i modułów, które też mamy. No dobra, zadowala mnie to, co powiedziałeś. To bardzo się cieszę, bo... do ściany przypierać, no, ale nikt kurczę... nie mówi, że będzie łatwo, no. No nie, nie, ale dobra. No ale powiedzmy, że tak. No wiadomo, nie wszystkie firmy mają imadła szunka, to jak najbardziej jest rzeczą oczywistą. No nie da się zrobić tak, żeby szunk był w każdej firmie. Pewnie byście chcieli, wiadomo, każdy by chciał, no ale tak nie jest po prostu i nie będzie. Pytanie się nasuwa, no jeżeli mamy taki fajny system, no to co z tymi imadłami, z resztą imadeł z innych firm? Co możemy zrobić, jeżeli chcemy zamocować imadło, powiedzmy, konkurencyjnej firmy, ale chcemy je wsadzić do waszego WRS-a? Znaczy, ogólnie nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby sobie takie, oczywiście w zależności od tego, z jakim imadłem mamy do czynienia, bo to jest już kolejny jakby temat, dlaczego nasze imadła na przykład nie podlegają onaprężeniom podczas zaciskania do detalu. Natomiast jeśli mamy rozwiązania konkurencyjne, to nie jest tak, że kupicie sobie WRS-a i musicie od nas wszystkie imadła kupić, nie. Jeśli macie swoje, doróbcie sobie płytę bazową w miarę możliwości, w korpusie doróbcie otwory, jeśli się da, jeśli producent, którego imadła macie na to pozwala, to doróbcie sobie płytę bazową. Jakby mamy takich klientów, którzy zaczęli za nami współpracę od WRS-a. Czasem jakieś tam imadła są, ale mamy też klientów, którzy nie mają w ogóle naszych imadł, mają same swoje przyrządy. No właśnie. I na przykład na to lądują imadła z konkurencji, bo mają same swoje przyrządy i gdzieś tam jedno stare imadło leży, czasami każdy poczuje zapać kostkę i montują sobie albo robiąc w tym korpusie, jeśli jest trochę mięsa, otwory pod nasze piny, albo tworząc sobie płyty bazowe, gdzie montują sobie rozwiązania do konkurencyjne. No i ostatnie mam takie pytanko. Wiadomo, że nic nie jest trwałe i chciałem się zapytać, co to się może popsuć w tym systemie. To tak naprawdę powinienem oddać to pytanie do kilku naszych klientów, którzy używają tego systemu 15 lat. Tutaj mówię o Polsce, bo Niemcy i świat to jest inna sprawa. Tam wiadomo, że w Polsce nasz biznes trochę inaczej się rozwija, natomiast tam również mamy klientów, którzy używają nawet i dłużej. Natomiast mamy firmy, które używają tego od 15-12 lat. Prawdę mówiąc, w momencie, kiedy przeszliśmy z tej pierwszej wersji, tej 20-letniej, która już na rynku
nie ma, chyba że jeszcze jakieś pozostałości zostały. Przeszliśmy z baterii z tej stali nabędlanej na nierdzewkę. Tak naprawdę skończyły nam się te problemy z serwisowaniem. Mhm. Jeśli zastanawiacie się, co się w środku wymienia, odpowiadam nic, bo dodam nawet więcej. Otwieranie modułów jest zabronione, ponieważ te sprężyny, które nam zaciskają te dwa elementy, które widzieliście tam w momencie, kiedy ja to aktywowałem, to się otwierało. Te sprężyny są zamykane na specjalnej prasie. Jeśli otworzycie moduł, już go nie złożycie, gwarantuję. Próbowałem, więc jeśli zastanawiacie się, co tam jest do wymiany, no, prawdę mówiąc, nic. Piny są stworzone po to, żeby leżeć na ziemi, żeby leżeć w miejscach, gdzie powinny leżeć bez specjalnego przygotowania. System jest stworzony po to, żeby nie było w środku elementów, które musimy serwisować, żeby po prostu kupując ten system, by mieć to na lata. I prawdę mówiąc, to jest pytanie do naszych klientów, które z chęcią możemy wskazać. Nie wiem, czy mogę wymienić jedną. Śmiało. Na przykład jest firma Graham z Warszawy, serdecznie was chłopaki pozdrawiam. Pierwszy klient z Szumka, który praktycznie też to mocno zgłaszał problemy właśnie są te, powiedzmy się, jakieś te 16 lat temu zgłaszał te problemy z tym, że to były, że nasze przyrządy były właśnie zrobione ze stali nawęglanej, była korozja i też na podstawie tego, co oni zgłaszali, również mieli wpływ na to, że robiliśmy to trochę dalej. Więc jeśli chcecie, to oczywiście skontaktujcie się z naszymi klientami. Gwarantuję wam, że nieważne skąd jesteście, na waszym regionie jest jakiś klient, który ma WRS-a. A jeśli nie możecie go znaleźć, to z chęcią wam go pokażemy. Więc podsumowując, nie ma z tym... Nie, to nie jest system, w którym należy się pierdzielić. To nie jest system, gdzie trzeba robić jakieś systematyczne do przeglądy. Zakładacie na maszynę i on działa. I on działa. Ja więcej pytań nie mam. Ja jeszcze dodam jedno do pytania, które też jest bardzo ważne, bo bardzo często klienci na przykład robią sobie sami stacje, albo my robimy im stacje ze specjalnymi rozstawami, na przykład na stoły, na frezarki z opcją otoczenia, na przykład stół FI 1800 i rozstawy mamy takie, że teraz no jak czyścić, jak tam do środka napada wióry? To jak to czyścić? To powietrzem, bo to już powiedziałem. Natomiast nie powiedziałem tego, że byłoby to trudne, jeśli mamy stół FI 1800, czy na przykład kilkumetrową, czy czasami nawet kilkunastometrową stację, no ciężko byłoby, żeby operator do każdego tam podlatywał, tak? No, mamy opcję, to jest standardowy produkt, że możemy tam na środku w tym module, jak zajrzymy, tam jest taka płytka, którą możemy wykręcić i wkręcić taką fabryczną sprężynę, która będzie się, zaślepka będzie się podnosiła razem z wyciąganym pinem, no nie pozwalając po prostu, żeby tam do środka wpadły wióry, więc też nie ma konieczności, co innego jest przeczytać z zewnątrz, a co innego jest tam podchodzić i tam psikać to do środka. No, no. Bez sensu. No, taką opcję też mamy. Super. Mam nadzieję, że już wkrótce będzie u nas, chociaż na jednej maszynie, bo dlaczego na jednej? No, na drugiej to no, naprawdę jest co chwilę coś innego i z tego względu, że dzisiaj jest podzielnica, jutro będzie czwarta oś, pojutrze będzie coś innego. Idealna aplikacja Laboresa. No tak, ale jeszcze potem wjeżdżają płyty i no jest masakra po prostu. No jest... Pomyślimy. No może tak, ale znowu musiałbym na WRS-a i podzielnicę montować. Ale to co powiedziałem... Konia montować. To co powiedziałem, to jest kwestia tutaj. No tak, jasne. To jest system właśnie do tego. Tak, ale widzę z drugiej strony stosowanie na naszej małej maszynie, gdzie non stop, co chwilę przezbrajamy uchwyt, magnes, imadła, co chwilę, tak naprawdę. Zdarza się, że 3 razy dziennie to zmieniamy, więc tutaj widziałbym bardzo fajne zastosowanie tego WRS-a. Tylko musiały być u nas pary, nie? Tak jak wam tłumaczyłem. Jedno imadło obok drugiego, ściągamy, zakładamy uchwyt, zakładamy za chwilę magnes i lecimy z tematem po prostu grubo i bez pierdzielenia. Dobra, drodzy widzowie, reasumując, mi się podoba, cieszę się, że mogłem Cię Tomek trochę przycisnąć do muru, żebyś odpowiedział na te pytania. Drodzy widzowie, zachęcam Was do komentowania tego filmu, bo na pewno zdecydowana większość z Was ma mnóstwo pytań dotyczących właśnie tej aplikacji, tego systemu, więc jak najbardziej oczekujemy od Was pewnego feedbacku, jak Wam się to podoba, jak może się u Was coś sprawdzić. Jeżeli ktoś chciałby porozmawiać z Tomkiem, czy z przedstawicielem handlowym Szumka w Waszym regionie, to jak najbardziej możemy się odzywać. Czy w tym momencie możemy podać numer na przykład? No tak, natomiast... Albo maila? Jak najbardziej, ja tylko na potwierdzenie tego, naprawdę poruszyliśmy dzisiaj pierwiastek tego, czym ten system jest i jeśli oglądacie filmy Kacpra, w których gdzieś tam byliśmy, to wiecie, że gadać dużo mogę, ale to nie wynika jakby z tego, że chcę Was tu zagadać na śmierć, tylko to są... Mimo wszystko to jest dość sporo teorii, w którym... I praktyki oczywiście, które w tym wszystkim jest, więc niech to ten film będzie dla Was zachętą do dalszego, do pytania. Z chęcią odpowiem na Wasze pytania. Podłącz mój numer, Przemka numer, nie ma żadnego problemu.
Ja tylko jeszcze chciałem pozdrowić u Przemka, który tutaj własną krwią tutaj się gwarantuje, że ten system zadziałał. Przemek, pozdrawiamy. Dziękujemy Wam za uwagę. Subskrybujcie kanał mój i Adiego. Zapraszam do dołączenia na grupę CNC 2.0, gdzie już jest prawie 5,5 tysiąca osób, więc naprawdę potężna grupa nam się robi. Przede wszystkim jest kulturka. Od samego początku tak miało być i tak jest. Zapraszamy na Instagram, na TikTok. Tomek, dziękuję. Ja również. Przemek, dziękuję. Dziękujemy za poświęcenie. Piąteczka. Dzięki. A my, trzymajcie się. Kochani widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro.